Lada chwila na korytarzach rozbrzmią dzwonki, a wraz z nimi młodzież powróci do nauki. Należy jednak pamiętać, że najlepszym rozwojem jest ten zrównoważony, gdzie obok wysiłku intelektualnego pamiętamy także o aktywności sportowej. Generalnie na obecne czasy, gdzie jest młodzież ucieka od sportu, mają inne przyjemności, jest to forma najdoskonalsza, żeby być do końca sprawnym. Wszystkie ćwiczenia ruchowe, wszystkie ćwiczenia fizyczne, które się stosuje zazwyczaj na treningach, sprawiają, że człowiek czuje się mocniejszy, bardziej gibki, no i przede wszystkim pozostawia swój stres, który ma na co dzień tu na sali treningowej. Warto więc pomyśleć o znalezieniu czasu po lekcjach i spróbowaniu swoich sił w wymarzonej dyscyplinie. Tych zaś w Ostródzie jest do wyboru, do koloru, ponieważ mamy w mieście chociażby kluby lekkoatletyczne, wodne czy też sportów drużynowych. Od roku czasu jesteśmy nowym stowarzyszeniem, Akademią Piłkarską, w której szeregach trenują zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Mamy około 300 zawodników i zawodniczek w klubie, co nas bardzo cieszy. Jakby ideą naszą jest zdrowe wychowanie poprzez sport. To nie tylko to, co robimy na co dzień nasi trenerzy, to nie tylko granie w piłkę, ale to też takie zdrowe wychowanie poprzez sport i na tym nam głównie zależy. Poza nieśmiertelną piłką nożną, ogromną popularnością cieszą się nad drwęcą także kluby zajmujące się sportami walki, które przez lata na dobre wpisały się już w sportowy krajobraz miasta. Na terenie Ostródy działamy już od 1998 roku. Ostrudzki klub Kyokushin Karate to jest blisko 160 trenujących w dwóch sekcjach, w sekcji karate, w sekcji MMA, w pięciu podgrupach treningowych. Nasze zajęcia odbywają się również w Łukcie, ale przede wszystkim tutaj w Ostródzie na hali Ostrudzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Głównie złożony jest z trenujących dzieci. 80% trenujących w naszym klubie to są dzieciaki, które trenują w trzech grupach wiekowych. Są to grupy od 5 do 7 lat, 8, 12 i 13 w górę. Dziecięce i młodzieżowe kluby sportowe to nie tylko okazja pracy nad kondycją fizyczną, to także forma wychowania oraz dodatkowa grupa przyjaciół. Japońska nazwa Shizoku znaczy rodzina. I my, hołdując tej nazwie, staramy się właśnie w swoim klubie sprawić, żeby ćwiczący i nie tylko i rodzice czuli się jak w rodzinie. 21 lat ma, jako klub istniejemy. Mówimy o uczniowskim klubie sportowym Shizoku. 30 września będzie 21 lat, jako istniejemy jako klub Shizoku. Natomiast wcześniej Shizoku działało przy UMKS Orkanos, który tu się założył w latach 90., a jeszcze wcześniej to była filia Gwardii Olsztyn. Praca w młodzieżowych klubach sportowych nie jest pustym zabijaniem czasu. Uczęszczający na treningi ćwiczą pod okiem doświadczonych trenerów i w oparciu o kompleksowe systemy regularnych treningów. Mamy, jako Akademia Piłkarska, mamy swój program treningowy. Na bazie tego programu treningowego mamy w klubie koordynatorów, którzy odpowiadają za pracę poszczególnych roczników. Mamy trenerów, którzy przygotowują zajęcia. To są zajęcia konsultowane z koordynatorami. Mamy cykl szkolenia, który zakłada w każdym etapie rozwoju dziecka różnego rodzaju ćwiczenia odpowiednie do każdej kategorii. Mówiąc o lokalnych klubach sportowych, grzechem byłoby przemilczeć nieprzeliczone ilości nagród i tytułów, jakie młodzi Ostrudzianie przywieźli przez lata do domów. Klubowa aktywność nie jest jednak nastawiona tylko na mistrzowskie puchary, ale także na czysto rekreacyjną aktywność, więc każdy znajdzie tu coś dla siebie. To jest też duża rekreacja dla tych osób, które nie chcą startować w turniejach, bo tu każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli chodzi o karate. W naszym klubie trenują ludzie, którzy mają 78 lat i wcale nie muszą startować w turniejach, żeby trenować. Ale również, tak, zgadza się, są to medale Mistrzostw Europy, Puchary Europy, no i nasi zawodnicy są zakwalifikowani, również byli do kadry narodowej, a nasza zawodniczka reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Świata w Tokio. Uczestnictwo w treningach poszczególnych klubów łączy się zwykle z członkowskimi składkami. W przypadku ostrudzkich klubów nie są one jednak wygórowane. Żeby nie naciągać na koszty rodziców, w pierwszej części, mówimy o początkujących, ćwiczą w dresach z możliwością, że my mamy tutaj stroje i bezpłatnie mogą z tych stroi korzystać.
Jeżeli zauważą, że dziecko chce chodzić i tak dalej, wtedy następuje, powiedzmy, zakup tego stroju do akurat do ćwiczeń. Jeżeli chodzi o opłatę taką czesnową, my jesteśmy jakby stali w uczuciach cały czas i to jest 50 zł miesięcznie. Treningi ostródzkich klubów odbywają się w różnych terminach i obiektach sportowych. Aby poznać harmonogram zajęć oraz wszelkie inne warunki, polecamy nawiązać kontakt z danym klubem, najlepiej odwiedzając najbliższe spotkanie. Najważniejsze jednak, aby wybrać to, co nas najbardziej pociąga i pamiętać stare porzekadło, iż w zdrowym ciele zdrowy duch.